piraci, witajcie moi drodzy w 67 odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Postanowiłem sobie, że trochę poza nagraniem pozbieram tych pierdół z Nightjack, czyli skrzynie i fragmenty Animusa. I teraz wyruszymy sobie na okręt legendarny. Tak, bo okręty legendarne mają jakąś ważność, taką wartość wyjątkową dla mojej serii, dlatego myślę, że okręty legendarne opłaca się nagrywać. Ostatni był okręt Widmo, w którymś tam odcinku 10, jakimś 60, którymś na pewno był okręt Widmo. O, proszę, coś tam się zawaliło. A, angielski statek. W dupie mam to. No nagram te ostatnie dwie okręty legendarne. Tak, ten tutaj na tej suchej tortudze i drugi tam na gibarze. Dlatego sobie ruszymy jeszcze troszeczkę. 1200 metrów. Szybko to minie i sobie ubijemy te legendarne statki. Proszę bardzo. Oh, she's a beast. Jak wygląda? Troszeczkę bestia, ale damy i tak radę. Spokojnie, już jesteśmy tak napakowani, że nie da rady nam. Nie tym razem. Dobra. O, proszę, kawał bestii. Damy radę, spokojnie. Zobaczymy, co to potrafi. El Impoluto. Nie da rady. Musiałby być naprawdę propotężny. Jest, taranujemy się w niego. O kurde. O shit. Jakie zaskoczenie. Ty patrz, kolega nas zaskoczył. Kurde. Co za bydle. No patrzcie. Nie sądziłem, że aż tak nas zaskoczy. Dobra, padnijmy, padnijmy lepiej. Kurde. Ale aż tak się nie spodziewałem. Ło! Ło! No i trzeba się w niego taranować. Nie ma. On już nas dwa razy staranował. Ta. Jest, taranujemy go dalej. Kurde, kolega dał nam popalić to ostro. Ale patrz, jak szybko płynie. To jeszcze jest liniowiec. Nie wiadomo, kurde, jakim cudem tak szybko płynie. Nie, trzeba go normalnie zaskoczyć. Inaczej będziemy mieli przechlapane. Ucieka od nas. A mnie się to nie podoba. On coś kombinuje. Patrz, ucieka sobie. A nas zostawił w takim stanie. To jest po prostu nie do pomyślenia. Jedziemy go. No to moździerze to kurde też. Dobra, jest. O! O kurde. Ile ma działek? Dobra. Nie, trzeba teraz uderzyć. To porządnie. Ło! Nie! No kurczę, no. Przecież już mamy prostatek. To powinniśmy już go zniszczyć. Nie powiem jak szybko. Dobra, niszczymy to gówno. Nie no, teraz to przegięło. Przegięło i jeszcze raz przegięło. Oj, kolega myśli, że tutaj jest bro. Tylko ten kolega ma kurde taran. To jest najgorsze w tym wszystkim. Dobra, zaraz go oduczymy manier taki. Nie będzie płynął wprost na nas. Trzeba po prostu unikać tego.
Jest! Dostał porządnie. Atakujemy go do oporu. Dobrze, dostał. Porządnie. Nie, atak. No, a spudowaliśmy. Trzeba z moździerza nawalić. Ale szybki ten statek, bardzo szybki. Jak na liniowca. O, takiś dobry jest. Dostał. Dobra, to było głupie. Prawda, nie dość, że wielki, to szybki. To mamy prawdziwego rywala tutaj. Wow. To on będzie sadził tymi swoimi... Ile działek, to jest po prostu masakra. Ja dobra, trzeba się za niego wziąć, bo to będzie masakra. Jak znowu zawalę. Dobrze jest, taranujemy się. Wow. Jest, dobrze. Dobrze, już oberwał. Stan krytyczny jest u niego. A u nas jeszcze jest dobrze, więc oby tak dalej. I dążmy tą drogą, żebyśmy go ubili. Dobrze. O kurde. Dobrze, dostał. Porządnie. No, już powoli ginie. Powoli już staje się takim, wiecie, cienką powłoką, którą możemy bez problemu już pokonać. Tylko nie lekceważmy przeciwnika. O to chodzi. Bo jeszcze może nas zaskoczyć na koniec. Jest, wbijemy się w niego. O, szysz, dupę. Nie, żeby nas teraz nie pokonał. No ja po prostu nie wierzę. Jeszcze przetrwał. Skubany. Będziemy mieli przez niego nie lada problemy. Ale kasa warta tego. Nie, teraz go trzeba już ubić. Inaczej nas jeszcze może zabić. Jest. No traf, że z tego moździerza. Nie może... O, jest, dobrze. Dobrze, trzeba go już dojechać. Z tego moździerza. Chyba w nas chce celować. O kurde. Jest! Udało się! Ło! Ledwie! I to naprawdę ledwie. Patrzcie, w jakim stanie jest nasza kawka. To jest po prostu nie do pomyślenia. Dobra, trzeba odebrać naszą nagrodę w postaci 20 tysięcy. To jest ta nasza skrzyneczka wyjątkowa. Dawaj 20 kafli. No gdzie to? Ja chcę moją skrzyneczkę. A tam ona jest. To czemu, kurde, jak jest bugowane? Jest. No patrzcie, na mapie mi tutaj wskazuje, a jest gdzie indziej. Okej. Jest, 20 kafli. Dobra, to może jeszcze podbijemy jeden statek. Ten legendarny. To się do Eletuery tepniemy. Naprawimy kawkę. I ruszamy na bitwę. Tak dla mnie przynajmniej by było najlepiej. Ladży. Nie ma co. Kurczę. Ale to było piękne. Nie ma co. Dobra. Cicho, panie. Tylko mi tutaj naprawię kawkę. Dobrze, dziękuję.
jeszcze nie mogę żadnych ulepszeń, ale sobie ammo kupię, żebym się mógł porządnie przygotować do kolejnej bitwy. Do porządnej bitwy. Pięknie. Aha. Dobrze, dobrze. Edward, nie ma sprawy, nie ma sprawy. Tylko żadnych więcej mi tu takich zaskoczeń nie rób. Chwileczkę, przejdziemy się jeszcze do floty, bo poza nagrywaniem sobie podbiłem parę tam statków i teraz bym chciał przerobić na kamienie szlachetne. Kamienie szlachetne. Szlachetne, szlachetne, jep. O, i teraz możemy sobie jeszcze kupić dok. Jep. Dziękuję. Kolejny dok 3000. I pewnie następny będzie za 5000. Dobra. Tylko o to mi chodziło. I o nic więcej. Dobrze. Teraz ruszamy sobie na ostatnią bitwę morską. Z okrętami legendarnymi, bo tutaj płynąłem, pamiętam, i są tam dwa okręty legendarne, więc byśmy mieli podwójną frajdę. Dobra, ruszamy, ruszamy. Podbijemy sobie te statki i myślę, że się jeszcze możemy tepnąć do Hawany na jakieś łowy, zlecenia zabójstw, coś takiego. Dobra, miniemy sobie te kanonierki. Dopłyniemy sobie szybciutko. Zobaczymy, to będzie naprawdę epickie starcie. Dwóch na jednego. Zobaczymy, czy kawka sobie da w ogóle radę. Myślę, że sobie da radę, no. Ja w to wierzę. Taki statek jest naprawdę moc. Tam siła w Olgierze to jest naprawdę malutko. I tak już mam w sumie kawkę na full, po całości naprawdę wzmocnioną. Teraz sobie porównać taką kawkę do kawki, którą znalazł w czasie misji fabularnej. To jest po prostu pikuś. Dobra, już widzę. Za chwilę będą te statki. To będzie prawdziwe wyzwanie. No właśnie. Proszę bardzo. A, ale one są warte po 10 tysięcy, więc w sumie podzielili się po połowie. Skubani. Dobra, damy sobie z nimi radę. Myślę. Przynajmniej tak myślę, że sobie damy radę. Trochę będzie ostro. Ale trzeba się właśnie przygotować na tą ostrość. Proszę bardzo. Ruszają. Tym razem one nie mają tutaj tych taranów, więc mamy większą szansę. To zniszczymy ich spokojnie. Jeb. Porówno dostali. To tak cieniutko. Dobra, teraz ten to statek musi oderwać. Ło! Nie, dobrze. Dobra, teraz drugi liniowiec. Okej, to może? Moździerz, jeb. Ło! Ło! Szybkie są te folgierze. Nie ma co. O! Padnij, padnij. Lepiej padnij, dobrze. Kurde, co tak nawalają teraz? Taka szarża ostra się zrobiła u nich. No, ale za chwilę jeden liniowiec padnie, więc co, i tak już bez znaczenia. Ło! O, widzę, że się naprawdę tutaj nieźle. O, naparzają z nami. Patrzcie. Teraz zastosowali jakąś dziwną taktykę. Oni chcą nas właśnie w taki sposób zniszczyć. Ale im się nie uda. Zadbam o to. Żeby im się nie udało. Ło! Dobra.
Jest, wtaranujemy się w nich, wtaranujemy się. Nie, jednak nie. O! O! Liniowiec już pada. Chwileczkę, gdzie mi tak uciekasz? A, to jest ten HMS Fearless. Jest, taranujemy się. Dobrze. Piękne szkody, żeśmy wyrządzili. Tak jest. O, już padł. To dobrze. Teraz jeszcze jeden. O, banalne. Dwie sztuki i wcale nie takie trudne sztuki. Dobra, jeb. Wow. Dajesz, 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 jeszcze raz z tych beczek. O tak, dobrze. O tak! No, zrobiliśmy to, no. Nie powiem, że nie. Ło, wow, szarża pozwala ci na tym. No, dobra, dobra. Aha, LT. Ło, wow, odblokowaliśmy szarżę. Nie wierzę. Chwileczkę. Ło, jaka szarża! Ło, wpyte. Zarąbiste. Zarąbiste, naprawdę. Kurde, trzeba będzie to przetestować. Dobra, ale gdzie jest jeszcze jedno 10 tysięcy? Ja chcę moją kasę. Czekaj. No nie! Przepadła mi kasa. Kurde. Jeb! Jaka szarża. Niech się załaduje. Jeb, szarża. To jest dobre, bo przynajmniej mamy jakieś przyspieszenie. Kurde, zarąbiście. Nie, naprawdę super robota. Kurde. Nie, to jest normalnie hardcore speed. Zobaczymy, czy tak to będzie działało. Nie, tak nie będzie działać. Szkoda. Jeb, jaka szarża. Zaraz użyjemy tej szarży na nich. Zobaczymy, jak to będzie działało. Chwileczkę. Przycelujmy dobrze. Jeb. Dobra, prawie było blisko. A i tak żeśmy udali się naprawdę zbyt daleko. Jeb. Jaka szarża. Dobra, to był test. Testowe. Jeb. Kurde, nie no, pięknie. Zarąbiste. O, Angole. No to ich zniszczymy tu bez problemu. Spokojnie. No i pięknie. Jak coś to chciałem tylko sprawdzić tą szarżę i powiem wam, naprawdę robi wrażenie. To jeszcze kurde 300 na godzinę płynie. Napraw kawkę, o właśnie, przy okazji. Dobra, starczy. O to mi tylko chodziło. Dobra, co by tu jeszcze zrobić, bo już wszystkie żeśmy podbili okręty legendarne. To może tepnijmy się do Nassau. Taki jest mój przynajmniej plan. Tepnijmy się do Nassau i zróbmy sobie łowy na templariuszy.
O, jestem 300 w hierarchii w rankingu najstraszliwsi piraci, najstraszliwsi piraci. Akurat 300 pozycja to nawet nieźle. Okej, okay, no już, już ładuj się szybciej, kurde no. Jep. Okej. Okay. Tak jeszcze tu trzeba coś ogarnąć. Ale te znajdźki to ja ogarnę sobie, wiecie, poza nagraniem. O, chciałem powiedzieć, poza nagraniem sobie ogarnę te znajdźki. I wiecie co? Zakończę odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie 67 odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, bo ostatnio pisaliście, żebym już przestał zbierać te znajdźki przy nagrywaniu, tylko zajął się bardziej misjami fabularnymi. Owszem, wiem. Osobiście mnie też już to powoli nudziło. O kurde. O, pomożemy tu piratom. Jest, dobra. Przejdę stał. Ło! Co to było, Edward? Jakiś hardcore z ciebie. Okej, okay, dobra. A widzę, że tutaj ma problem. Jeb! Jeb! O, kolega tutaj z tego. Z tej broni. No, z muszkietu mi tu chciał bić. Jeb! I po nim. Dobra, ratujemy pirata. Proszę bardzo. Well done, Edward. No, nie ma za co. No. No, na razie, na razie. Okej, okay, dobra. To dziękuję jeszcze raz wam bardzo za obejrzenie. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. No i do następnego odcinka. Trzymajcie się, na razie, jo.